Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia. Proszę państwa, godzina 6:55. Ciemno jak u pani Malinowskiej. Pozwalam sobie zatankować na przejściu granicznym Olszyna Jagłowice dieselka. Leci. Pozwolą państwo, że skonfrontuję 8:21, przy czym u nas wczoraj na Śląsku lałem po 7:39. 8:21 minus 7:39. Kwota robi się sama. Ale u Niemca i tak jest po 2 euro z haczykiem. Kłaniam się nisko, zasuwam dalej, bo jak już wspominałem, ciemno jak u Afroamerykanina mieszkającego pod ulicą Alternatywy 4. Pod koszulą u niego tak ciemno właśnie jest. Dziękuję. Proszę państwa, do Berlina, dzień dobry. Która tam siódma z haczykiem? Do Berlina 160 km. Tu jakiś tir pod prąd jedzie, ale mówię mu, chłopie, jedź na wstecznym, to się trochę pościgamy. Mówi, kuźwa, faktycznie wjechałem pod prąd. Jedzie na wstecznym, gonię go. Dobrze mu idzie, nawet nie lawiruje specjalnie prawo, lewo. Widać, że wprawiony kierowca w jeździe, oczywiście na wstecznym również. Kłania się państwu nisko. Styczeń niechaj trwa. Tiry zawsze, tiry na tory oczywiście. Tiry zawsze rządzą. Cześć. Drodzy państwo, styczeń 23 rok. Godzina 8:35. W tle majaczy, no oczywiście przy wschodzie słoneczka pięknego, majaczy nam stara kultowa suwnica, na której to kiedyś pewne chłopaki coś przesuwały, a pod nią był, wiadomo, ze 30 lat placyk z furami, ale niestety już go tam nie ma. Kłaniam się nisko, pozdrawiam naukę jazdy i siebie również. Cześć. Mijam sobie spokojnie parking z niemieckimi samochodami i tu nagle moim oczom, oprócz elektryków, ukazuje się amerykański, ale oczywiście na słowackich numerach, grubas. Z czym? Oczywiście z lawetą. Znakiem tego blisko placu już jesteśmy, proszę państwa, zatem co? Czas do roboty! A tuż przed dziewiątą, a żeby mi wierzyć, to mam zaraz udowodnię, dlaczego przed dziewiątą, bo tu mam zegar. Mamy oczywiście styczeń tego roku. Nasz placek jeszcze zamknięty, dlatego pan Romek zapierdziela na rozbitki. Zobaczymy, co nam tam się urodzi fajnego. Ale idąc na rozbitki, tak kątem oka rzucam, co tu na placu się dzieje, bo jest kilka atrakcyjnych zleceń. Jakieś chyba wybory idą, bo Lars szczerzy zęby ze słupa. O! Te czwórka nadal stoi od zeszłego tygodnia. 5500 euro. Jak ktoś sobie życzy, mogę ogarnąć oczywiście temacik. Dobra, wbijamy szukając pana Pawła i ekipy. Golfik, tu prądownik. Tu gdzie mu się światło świeci. Może coś się nam uda ogarnąć. Asterka Turbo 1.4, tak? No tak. Manualne siedzonka grzane, kierowniczka grzana, przyjemna. Kierownica troszkę łysa, może mieć pojeżdżone, ale nie dowiemy, to nie zapytamy. Ktoś coś tu kupuje, bo audio ładne. Halo? Parcunika nie ma z przodu? Nie, no jest. Się przestraszyło, że nie ma. Piękna w panoramie. S-Line, bardzo przyjemna. Oczywiście jest namiar, gdyby ktoś miał życzenie.
tu jest sporo grubych fur. Sporo grubych w MC samoparkujące w pięknych brązowych skórach. Sporo grubasów. A 440 TDI. Ja?